Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Witajcie w kolejnym filmie, jestem mega podekscytowana, bo to jest film, na który bardzo długo czekałam. Bo miałaś lecieć, gdzie? Ja miałam lecieć już w wiele fantastycznych miejsc, natomiast mój ostatni wyjazd był pod koniec listopada zeszłego roku, więc to jest chyba najdłuższa przerwa, jaką miałam w podróżach, odkąd pamiętam. Ale dziś! W końcu nadszedł ten dzień, że pokażemy Wam, jak się pakujemy na wakacyjki. To będą krótkie wakacyjki, bo lecimy na razie tylko na 4 dni, tak. Ale mówię, ja jestem tak spragniona, że po prostu ekscytacja poziom milion. Tak, o naszej destynacji opowiemy myślę na końcu, bo też jest dosyć przypadkowa, ale tak myślę, czy ona jest przypadkowa, czy nie? No trochę no, jest, bo jest. Plan był taki, że będziemy w tym momencie, czyli w ten najbliższy weekend będziemy w Szkocji. Natomiast w związku z sytuacją, jaka panuje na świecie, Szkocja jest jeszcze zamknięta i po wyjeździe do Szkocji obowiązuje 2-tygodniowa kwarantanna. Tyle czasu nie mamy. Co jest trochę głupie, biorąc pod uwagę, że chcemy jechać na 4 dni. Nie chcemy Wam pokazać, jak pakujemy walizki, bo my się bardzo różnimy. Zdecydowanie. I zobaczymy, jak bardzo się różnimy. Ja jestem straszną bałaganiarą, więc zwykle w walizce mam jakiś taki Saigon. To ja jestem tak poukładana, że po prostu padniecie. Może pokażemy Wam nasze cukiereczki. Zobaczcie, to jest coś pięknego. Dostałyśmy w prezencie taki cudowny, piękny prezent od firmy Witchen. Dostałyśmy fantastyczne walizki. Ania ma turkusik, ja mam taki ciemniejszy odcień różu, więc starałyśmy się ubrać nawet pod kolor, żeby się wszystko zgrywało. Jest piękne. I to jest bagaż, który zabieramy na ten 4-dniowy wyjazd. Dodajmy, że są to walizki z 4-sztukowego zestawu. Tak, do tego mamy jeszcze troszkę taki jakby średni rozmiar, taką ogromną, wielką walizkę, której walizki takiego wymiaru ja chyba nigdy nie wykorzystałam jeszcze. Ja miałam. To wiesz, jak się do Stanów leci. Chciałam właśnie powiedzieć, że no, to będzie pewnie jedyna sytuacja, kiedy taką walizkę zabiorę, jak będę leciała do Stanów. Ale będę leciała z dziećmi na przykład na wakacje. Jak będę jechała do Chorwacji, też mogę ją spakować. No tak, to wtedy możecie się spakować na przykład w jedną, czy jakoś tak. W jedną, tak. Wszyscy w jedną. Znaczy, nie. Słuchajcie, jeżeli jak dostałyśmy z Anią te walizki i Anka mówi, musimy je zabrać do Włoch, bo będą pięknie wyglądały, to moim pierwszym odczuciem było, ale po co mi taka wielka walizka na 4 dni? Bo ja muszę się Wam niech skromnie pochwalić, że w mojej opinii jestem mistrzem pakowania i z taką walizką latam na 3-tygodniowe wakacje. 3 tygodnie w Meksyku taka walizka, 3 tygodnie w Azji taka walizka, 2 tygodnie na Dominikanie z przesiadką w Barcelonie, 3-dniową w zimę, taka walizka. Dobra, to ja mam do tego uwagę od razu, swoje 3 grosze. Wydaje mi się, że zupełnie inaczej pakujesz się, jak nie masz zdjęć na Instagramie. Jeszcze chciałyśmy Wam powiedzieć, że dokupiłyśmy sobie bagaż w Ryanairze, czyli nie lecimy za darmożkę z plecaczkiem, tylko to leci jako torebka, do tego jest paseczek, czyli to bierzemy jako torebkę. Tak, a to jest duży bagaż podręczny, który wchodzi z nami do samolotu i musimy go wsadzić w ten luk nad fotelami, a to musi się zmieścić w fotelu przed nami, więc to też jest ważne, jeżeli chcecie mieć taką walizkę w przypadku Ryanaira czy Wizera, to musicie to niestety dokupić. Dokupić, dobrze, to co? Pokazujemy teraz, która pierwsza. To co, niebieska zacznie? Niebieska zacznie, bałagan, a potem będzie porządek. A później będzie porządek. Okej. No dobrze, więc widać mnie, Karolina jest schowana, jest takim... Ale jestem. Próbowałyśmy ustawić te kadry i stwierdziłyśmy, że jednak zrobimy to w ten sposób. Najpierw jedna, potem druga. Także co, kosmetyczka na końcu? Your choice. Zobaczmy moją piękną, turkusową walizeczkę, jak to spakowałam i ha, ha, ha. Zaraz wszyscy powiedzą, buty bez woreczka. Zaczynamy od butów. Ale to Hermesy, hello. O, mam woreczek, ale jeszcze go tutaj nie stargałam na dół, więc tak. Będziemy pokazywać, co mamy i będziemy później to wyciągać, czyli wypakowujemy walizeczkę. Dobra, zobaczymy, która ile zmieściła. Ja wzięłam klapki, bo one mi się przydadzą do kilku stylizacji. To są takie klapeczki na obcasikach, czarne ze srebrnym. Także to są jedne klapki na obcasie. Biorę do tego, w tych butach jadę. Także one sobie stoją tutaj, ponieważ nie będę ich ładować do walizki, w nich jadę. Jadę w spodniach albo w shortach chyba jeansowych. Trochę mam, tak, Karolina pokazuje, że mi patrzyłam w aparat. W czym jadę? Jeszcze nie wiem, w czym jadę. Chyba w czymś miękkim dresiku. I biorę białe klapki, bo mogą mi się przydać też do wielu stylizacji. Na wieczory, bo głównie planuję biegać jednak w tych trampeczkach, bo one są
mięciutkie i wygodniutkie. Tutaj mam spakowane torebki. Jak wiecie, postanowiłyśmy zabrać tylko po dwie. Ile ty bierzesz torebek? Dwie. Dwie. No to ja też biorę dwie. Biorę tak na co dzień do chodzenia po mieście tę torebkę, bo do niej tam wejdzie aparat mój mały, mikrofoniki małe w pokrowcu, także biorę tę torebkę Chanel i biorę mały wallet on chain, bo na kolację może się przydać, on jest taki bezpieczniejszy, mogę tutaj przerzucić kartę, pieniądze i tyle. Także spróbuję to tutaj postawić obok. Torebkę na butach. Kaszek pasuje ładnie. Wszystko widzisz? Pięknie się spina. Wszystko pasuje. Dobra, ja oczywiście, czyli ta połówka jest pusta i tutaj jeszcze jest miejsce, także jakbym coś kupiła, a nie planuję, nie planuję. Nie, ja już wszystko kupiłam, co miałam kupić w tym miesiącu, więc już więcej nie kupuję. O ja, tu są takie małe samolociczki no tak? Na podszewce. Są, są. Bardzo fajnie. Tutaj mam iPada. Ja się bez iPada nie ruszam i tak sukces, nie biorę komputera, biorę mojego ukochanego iPada, nasze centrum rozrywki. Na wieczory, czy może... Nie, nie będziemy oglądać telewizji. Nie będziemy oglądać. Ale muzykę jaj. Puścić czy coś? Tak. My bierzemy głośnik, to Piotr będzie super. Miał u siebie w głośnik. Więc tutaj iPada nie ruszam. I teraz pokażę Wam, co spakowałam na wieczory. Trochę będzie bałagan, nie chronologicznie, bo my tutaj zaplanowałyśmy sobie lunch w Bolonii, kolacja we Florencji. Drugi lunch we Florencji. Później jedziemy samochodem, później mamy nad morzem, potem wieczorem oglądamy mecz w jakiejś knajpce włoskiej i pijemy aperol czy cokolwiek. Także tutaj jest parę stylizacji plus plaża, plus jakaś tam tunika, kostiumy kąpielowe. Dobrze, wzięłam paseczek, miałam nie brać paska, ale Karolina mówiła do szotów, nie założysz jakiegoś paska. No nie, więc do wzięłam jeansowych jasnych szotów. Do jeansowych jasnych szotów biorę ten paseczek. On jest dwustronny, z jednej strony biały, z drugiej etup. I tutaj go elegancko w woreczku transportuję. Jeżeli widzieliście poprzedni film, kto nie widział, to go podlinkuję. Duży haul z rzeczami z showroomu Lilia Kalita. Wiecie, że tam obkupiłam się strasznie i to są szorciki, które biorę tak bardziej plażowo. One świetnie pasują do kostiumu kąpielowego. Czy ja mam to wykładać gdzieś tutaj obok? Tutaj. No tak będziesz pokazywać i wykładać to będzie jakoś. Także dziś nie będzie żadnego mierzenia, kochani. Biorę sobie ten topik, ale mam też opcję białego topu. Biorę sobie ten topik w wersji plażowej, ale niekoniecznie. On jest jak zapomnę piżamy, to będzie w tym spała. No tak, jak zapomnę piżamy. A właśnie, piżamy nie spakowałam. Będę spać nago, po prostu. W końcu z mężem jedziesz, to mężem. I tak, wzięłam takie spodnie, one są bez planu, bo ja lubię mieć takie ekstra rzeczy bez planu, więc mam tutaj chyba ze dwie takie nieplanowane rzeczy. Wzięłam również wszystko w tym samym kolorze, co jak psychiczna. To jest to kimonko, to sobie musicie zobaczyć. Ale to nie będzie problemu z dopasowaniem. Nie będzie, tak, wszystko do wszystkiego pasuje. Wszystko jest takie i samo. I to jest narzutka na kostium, tudzież narzutka na biały top na ramionczkach i szorty jeansowe. Do tego na pierwszy dzień do Bolonii wzięłam taki topik na... Bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz, że lecimy do Rimini, bierzemy autko tak. I stamtąd jedziemy do Bolonii, więc lecimy w czymś innym, pewnie gdzieś tam na lotnisku w toalecie się przebierzemy. Przebierzemy, że będzie trzeba zdjęcia zrobić. I poza tym będzie gorąco. No. W samolocie jest zawsze zimno, więc ja się ubieram. Ubieram się w długi kardigan biały, którego tutaj nie ma, bo będę go miała na sobie. Zobaczycie w vlogu. Karolina powiedziała, że nie kręcimy żadnego vloga, a to jest niemożliwe. Po prostu będziesz nagrywała beze mnie. Tak. Do Bolonii mam białe lniane spodnie. Wzięłam też jeansowe szorty. Jedne, białe, więc jak ubrudzę. A jeszcze, jak ubrudzę, to mam te masz kolorowe. Te kolorowe. Wzięłam dwa topy. Jeden jest ekstra, bo w sumie przyda mi się na pewno tylko jeden z tych śliskich, zerowych topów. Drugi na ramionczka. Także widzicie, ja tu jakoś nie przygotuję. To jest bielizna, to nie będę Wam pokazywać. Cztery pary majtek. Cztery dni. Dobrze policzyłaś? Dobrze policzyłam. Biorę jedwabną sukienkę. Piękna jest. To jest sukienka. Co to za firma? To jest ze Stanów sukienka, widzisz? Jakiś coś tam. Rami Brooke. Bardzo ładna, jedwabna sukienka. Ta sukienka ma jedną wadę, że jak zawieje wiatr, to widać wszystko. To jest z pełnego koła, więc sobie tak. Jest bardzo lekka, jak puszek. Jak puszek okruszek. Tak, no trzeba poćwiczyć jeszcze. Także
mam dziś wieczór na ćwiczenia. Biorę apaszeczkę, jedną Hermes, bo zawsze można mieć, a paszkę zawsze można mieć. Może włóż ją w jakiś woreczek, żeby ci się nie pozaciągała, czy coś, nie? Za dużo ona się nie zaciąga. Wzięłam jeszcze, to chyba jedna za dużo jest ta sukienka. Dobra, mam ekstra czarną sukienkę z Bunny the Star. Zobaczycie na filmiku. I mam taką jedwabną sukieneczkę, jeszcze jedną. Ta też jest bardziej śliczna. Plażowo, nie plażowo. Słuchajcie, mam sporo tych rzeczy, w sumie naprawdę dosyć dużo zabieram. Oprócz tego bikini zdecydowałyśmy, że bierzemy po dwa. No bo w końcu ja dwa dni na plaży, to trzeba wziąć dwa bikini. Jezu, kto nie widział naszego filmu z bikini? To nawet jak nie widzieliście, to się nie przyznawajcie, bo to wstyd. Wstyd, bo to były najlepsze bikini ever. Oczywiście podlinkuję tu, tam, siam, wszędzie. I to jest bikini pomarańczowe i bikini różowe. Je też można mieszać, pasują do tamtych tuniczek moich. A, no i oczywiście tak, co to jest? To są baterie od drona. Tutaj są, a reszta drona jest w kosmetyczce. Także teraz przejdziemy do mojej kosmetyczki, która gwarantuję Wam będzie zupełnie inaczej wyglądać niż kosmetyczka Karolinki, bo na pewno ona ma wszystko, mogę się założyć tak wymuskane, poukładane, a u mnie jest po prostu wszystko powrzucane. Na szczęście tutaj jest suwak, na szczęście. I trzyma mnie, cały ten bałagan w ryzach. I to mnie ratuje, tak. Tutaj jest Longchamp. Tutaj też będzie, będą jakieś dokumenty moje takie na bieżąco. Może ewentualnie tutaj iPada sobie wrzucę, bo jak powiedziałyśmy, tu będzie moja torebka główna, więc planuję tutaj po prostu wrzucić te rzeczy. A, do tego jest paseczek. Tak, do tego jest paseczek. Jeszcze go nie odpakowywałam, ale mam taki piękny turkusowy paseczek. I teraz tak, tutaj mam w tej części Longchampa, szczotkę do włosów, ładowarkę do drona. Druga część ładowarki do drona. Wszystko jest ładowarka do drona. Strasznie duża ta ładowarka, no, biorąc pod uwagę wielkość drona. Tak. Tu jest pilot do drona, tu jest dron zapakowany. Czyli każda z nas zabiera jakiegoś pilota na wyjazd? Tak, każda z nas zabiera pilota, ale ja z twoim pilotem mam plany związane z moim tutaj. Ty z moim pilotem. Masz plany związane? Tak, z tym pilotem. Okej, okay, rozumiem, bo musiałam sobie przetłumaczyć. Będziemy razem latać tym dronem właśnie. Super. Będziemy się uczyć. Czyli będzie piękny film. Piotrek dostał na urodziny drona i... Czyli szkolenie muszę przeprowadzić. Chcę go przeszkolić. I tutaj jest Saigon. To, tu, tam, no tam, bez jaj. Tam. No. Karolina od razu powiedziała tak, Jezus, nie popakowałaś tego w woreczki? Nie, bo mi na lotnisku dają te woreczki, bo ja nie mam tych strunowych. Tutaj biorę mały szampon, małą odżywkę, poprzelewane oczywiście. Saigon bałagan. Płyn do soczewek, jakiś do demakijażu, odżywka. Masz soczewki takie długoterminowe? Długoterminowe, stick. Podkład, bo jak będziemy nagrywać jakiś make-up, wszystko, słuchajcie, jest kompletnie wrzucone. Leki jako Saigon, to jest Saigon, na dole mam cienie i tutaj po prostu lepiej nie zaglądać, tylko to zamknąć. I tak właśnie wygląda moja kosmetyczka. Zawsze się martwię, że coś się tam wyleje, ale wiecie, sprawdzam, czy się nie wyleje wcześniej i po prostu potem się modlę i trzymam kciuki, żeby się jednak nie wylało. I to by było. Znaczy wiesz, to nie jest bagaż nadawany, więc jakby masz kontrolę nad tym, czy nim rzucisz, czy nim nie rzucisz. Niestety w bagażach nadawanych często różne straszne sytuacje mają miejsce. To co, to teraz zobaczycie, jak wygląda porządnie spakowana walizka. I koniecznie potem dajcie znać, która z Was, kto z Was, bo też jest tu paru facetów, jest bardziej jak ja, a kto jest bardziej jak Karolina. Team Karolina, team Ania, jeżeli chodzi o pakowanie. To zmiana. No dobrze, moi drodzy, to tak jak zapowiedziałam, teraz pokażę Wam, jak powinna wyglądać profesjonalnie spakowana walizka. Ta-da-da-da. To jest walizeczka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak moja. Oj, Anna, co ja mam Ci powiedzieć? W ogóle zacznę od tego, w czym lecę, bo to jest dosyć istotne. Lecę w spodniach od dresu z Mormois, to znacie z poprzednich filmów. Do tego będę miała biały top, kurtkę jeansową, którą też już znacie, i trampki. Mam je na nogach, więc nie będę Wam teraz pokazywać, bo już się tak tutaj wygodnie... Białe. Tak się wygodnie tutaj usadowiłam, że już nie wstaję. No dobra, zakładam też na lot kapelusz z tej przyczyny, że nie zmieści się na razie do walizki, a poza tym niestety przerabiałam już to z kapeluszami, że kapelusz w walizce bardzo się gniecie, więc po prostu idzie na głowę. Walizka. Zaczniemy od tej części.
I pierwszy raz tak naprawdę korzystam z tego typu woreczków do pakowania rzeczy. Mhm. Tutaj mam majteczki i staniczki. Uwierzcie mi na słowo, starczy na 4 dni. Nie będę wam pokazywać, więc lubię takie, wiecie co, woreczki. Wcześniej korzystałam z takich normalnie strunowych z IKEA na kanapki. Mhm. I tam miałam tu majtki, tu staniki, tu kostiumy, tu coś. Natomiast otwieramy tą walizkę na lotnisku i te majtki, wszyscy to widzą, bez sensu, więc teraz na Boże Narodzenie poprosiłam moją siostrę o właśnie zakup takich, takich woreczków. One są do kupienia na Allegro, więc serdecznie wam polecam, bo pozwalają nam zachować porządek. Drugi taki woreczek z siateczką na wierzchu, czyli dzięki temu widzimy, co jest w środku. Tutaj mam stroje kąpielowe, mam coś, co mogłabym nazwać piżamką, czyli jakiś zestaw do spania. Mam też narzutkę na kostium kąpielowy, więc tego już nie będę wam pokazywać. Chociaż może wam pokażę, który kostium wezmę. Pokaż. Biorę kostium. A pin-upa bierzesz? Nie, biorę ten dół normalny, czyli biorę. Czyli opalamy się. Tak, opalamy się. Bierzemy żółty w paseczki strój. Spanasz. I do tego biorę czarne też majteczki spanasz, które robią ładną pupcię. Czarny stanik od kostiumu, który mam chyba z H&M. I do tego dokupiłam sobie takie właśnie pin-upowe wyższe majtki czarne i tutaj z takimi sznureczkami, więc zobaczymy, jak będę w tym się prezentować. Co mamy tu? Klapki na obcasie, może nie są to najbardziej seksowne buty ever, ale są wygodne i będą pasowały do tych letnich stylizacji. I teraz, co ja tu mam? Tu mam białe shorty jeansowe. Tak jak Ania powiedziała, jeszcze bez planu, ale one się zawsze przydają. Do tego mamy topik w paseczki, bez ramionczek, z takim ładnym hiszpańskim dekoltem. Włochy, hiszpański dekolt, wszystko się zgadza. Czerwoną bluzkę na ramionczko, ona jest z takiego sweterkowatego materiału, więc nie wiem, czy dam radę po prostu, wiecie, no co w niej wytrzymać, ale biorę, bardzo mi się podoba, może wieczorem ładnie po prostu wygląda, ją założę. Dalej mam spodnie z liścia tak zwane. A te fajne są. Czyli takie shorty. Jezu, jakie one się wielkie wydają w tej kamerze. Pokażę wam na pół. Zielone shorty z Zary, z takiej koronki. Do nich mam zaplanowaną białą koszulę lnianą, ale suszy się jeszcze, więc nie przywiosłam jej. I dalej mam kolejną taką saszetkę, kolejny taki pałczyk. I to wykorzystałam na białe rzeczy. Zawsze mam jakiś stres, że te rzeczy nie wiadomo dlaczego się pobrudzą. Od butów na tak, przykład. Na przykład od butów czy coś, więc tutaj sobie włożyłam białe shorty ze złotymi guziczkami i do tego mam białą koszulę z długim rękawem, taką, zobaczcie, taką plisowaną. Ona jest niestety w 100% poliestrowa, więc nie wiem, jak mi się będzie w niej chodziło po Włoszech, no ale zobaczymy. Ale jest taka ładna, że najwyżej będę się pocić, ale będę wyglądać, no trudno. Coś za coś. I tutaj mam jeszcze białą, taką cienką koszulę z Celbes, którą też już znacie. Taką długą właśnie, albo na kostium, albo po prostu do shortów też będzie fajnie wyglądała. Więc to są rzeczy, które trzymam w tym pałczyku właśnie dla bezpieczeństwa. I teraz tak, co mamy tu? Torebka na pewno. Tutaj mam tak, klapeczki, czarne klapki na takim prawie że płaskim obcasie, żeby po prostu było wygodnie i trochę podobne do tych, jakby stylowo do tych Ani Hermesowych, no Gina Rossi Hermes, wiecie. I teraz tak, zanim zacznę wam pokazywać tą część walizki, musimy zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. We Florencji podjęłyśmy decyzję, że spędzimy sobie osobno z naszymi mężczyznami 2 godziny. Oni będą robić nie wiem co. My z Anią wybieramy się na lunch do restauracji Gucci i w związku z tym bardzo zależało mi na tym, żeby mieć ze sobą jakiś gadżet od Gucci, którego nigdy jakby w swojej, znaczy poza apaszkami, nie mam nic z Gucci. No ale wiecie, szal to trochę nie ta pogoda, więc stałam się na kilka dni szczęśliwą posiadaczką pięknej torebki, którą oczywiście wam nie omieszkam jej pokazać. Zapakowałam ją w 2 woreczki, bo tak jak mówię, jest to chwilowa moja własność. Więc zabieram ze sobą taką torebkę, to jest Gucci Dionysus. I to jest właśnie rzecz, o której mówiłam, że gdybym się pakowała w mniejszą walizkę, no to niestety ta torebka już nie ma na nią miejsca. Ale do tych białych shortów będzie wyglądała bosko. Wiem, bo już mierzyłam. Strasznie ciężka, więc będę chyba z nią dosłownie tylko na ten lunch szła.
Co mam dalej? Otwierzysz swoją malutką pradziupkę. Tak, biorę sobie ten malutki wallet on-chain Prady, który biały, będzie mi pasował. Czarny. Tak, i wiesz co, on mi będzie pasował tak naprawdę do wszystkiego, w co się ubiorę. Więc to są, to jest jedyna chyba torebka, którą taką biorę właśnie na co dzień. Dobra, to kładziemy ją tu. Co dalej? Do tego dobieramy raz, dwa, trzy, cztery sukienki. Powiem wam, że tyle jest tych ubrań. Ja naprawdę musiałam wykorzystać miejsce w tej walizce. No wiesz co, ja myślę, że ja odrzucę jedną z moich sukienek i zapakuję tam na przykład ręcznik szybko schnący. To nie, to ręcznik to mi się tu jeszcze zmieści. Też się zmieści. Jeszcze dużo miejsca. Dobra, mam czerwoną sukienkę, ładna, taką z Zary długą, więc ona będzie też ładnie we Florencji, myślę, wyglądała. Jeszcze nie wiem na jaką okazję, ale na pewno jakąś okazję znajdziemy. Pizza, wino, to też jest okazja. Biorę taką, wiecie co, dużą torbę. Biorę ją na plażę i powiem wam śmieszną historię z tą torbą. Pracowałam swego czasu w Jacku Danielsie. I tam była bardzo ważna jedna zasada, wiadomo, no, alkohol rządzi się swoimi prawami, ale firma bardzo stawiała na takie odpowiedzialne spożywanie alkoholu. I kiedyś dostaliśmy taką torbę z napisem Responsibility Bag, w której rzeczywiście było dużo fajnych gadżetów i ta torba była strasznie ciężka. I założenie było takie, że każdy z nas musi czuć ciężar odpowiedzialności, który ze sobą nosi. Więc bardzo, no bardzo wypełniony alkoholem, tak? Nie tylko. Nie było, jakiś tam alkohol był, ale były też różne inne fajne gadżety. Więc biorę tą torbę na plażę. O Jezu, strasznie dużo tych rzeczy. Kolejna sukienka. Sukienka z Misguided. Długa, taka do pół łydki sukienka z takim też hiszpańskim dekoltem. Bardzo ładnie wygląda do mojego kapelusika, więc idealna na wakacje. Dalej, typowo włoska sukienka. W ogóle ja nie wiem, czy zauważyłaś, ja roluję ubrania. Tak. I tam się mieści ich dużo więcej. Mhm. I one się wtedy nawet tak bardzo nie gniotą, więc sukienka w cytryny, możecie ją znać z filmu właśnie o kostiumach, bo w tym filmie w niej byłam. Do niej jest pasek. I mój ostatni nabytek, sukienka, która mi się bardzo podoba. Sukienki, które mają taki delikatny materiał, zawsze wożę jakby na lewą stronę, żeby im się nic nie stało. Czarna. Białe kropeczki, obcisła, czyli oni wszyscy będą jeść, ja będę pić wodę, żeby się jakoś... Tylko nie za dużo. Żeby mi brzuszka nie wydeło. Wierzycie, że to jest na 4 dni? Bo ja sama w to nie wierzę. No tydzień też by wystarczył. Dobra, to teraz jedziemy z kosmetyczką. Kosmetyczka, ukośnik, mały bagaż podręczny. To, co jeszcze wam chciałam powiedzieć o tych walizkach, one są zrobione z takiego bardzo lekkiego materiału, z bardzo lekkiego... To nie jest plastik, to jest poli... Napiszemy poliwęglan. Z materiału, który jest bardzo lekki, czyli tak naprawdę cały ciężar tej walizki to są nasze rzeczy, a nie sam w sobie bagaż. No tak, tutaj jest porządniej. No więc. Ale właśnie. Ja wcale nie uważam, żebyś ty się dużo porządniej spakowała do tej dużej walizki, więc ocencie. Ocencie. Tutaj mam kolejny pałczyk z zestawu, który przeznaczyłam na kosmetyki nieliquidowe, czyli jakiś tam puder, takie rzeczy. O, mój włos, czyli szczotka do włosów też tam jest. Ta nie walizeczka, tylko mała kosmetyczka na liquidowe rzeczy z różowymi elementami, że pasowało do walizeczki. Waciki do demakijażu, pasek do tej małej walizki. I w drugiej stronie mam tak, okulary, szczotka do włosów, dezodorant. Tutaj mam mały statyw do aparatu, soczewki. Jako, że jestem ostatnio bardzo przezorna, to chusteczki do dezynfekcji i maseczki. I co? I to tyle. Ojejku, nie spakowałam nic do dezynfekcji, nie spakowałam okularów przeciwsłonecznych. Dlatego ja wzięłam dwie pary okularów i dużo rzeczy do dezynfekcji. Zapomniałam, ale to dobrze, nie mam ręcznika i nie mam okularów. No i co? I to tyle. Dobrze tak spakować wcześniej, na wizji. No. To wtedy sobie człowiek przypomni. Fajna, nie? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta torebka, nie wiem, czy sobie tak odejmie. Nie sprezentuję. No i co, kochani, muszę zobaczyć, co na tym. Nie ma. Nie, to są jedno. A nie ma tu okularów? No. A byłam przekonana, że tu są różowe rajbanki. To muszę je znaleźć. No dobrze, słuchajcie, czyli teraz to już tylko dajcie znać, no, jak to. Teraz muszę to spakować z powrotem. Teraz ja muszę, tak, musimy to spakować z powrotem i ja muszę dopakować ręcznik, muszę dopakować oksy. Muszę dopakować maseczki, których nie mam, czyli dzisiaj mam 20 sztuk. A, no to ja nie muszę. Proszę, for you.
Dziękuję. 10 sztuk. Możesz się podzielić z mężem. Dziękuję, podzielę się. No. Podzielę się, super. Jego cen. Kupię, to ci oddam. Koniecznie! Koniecznie. Koniecznie. I nie spakowałam jeszcze czego. Ale ja wiem, ja to spakuję Rafałowi. Rafałowi. Rafałowi spakuję. Niech on, bo on wiecie co nie ma. Krem z filtrem, 50 do buzi. Tak, tak. To też ważne, żebyśmy miały. Tak, tak. Małą, ja biorę zwykle takie malutkie pasty do zębów, biorę też malutkie perfumki. Ja też tutaj mam gdzieś próbeczki po prostu wrzucone. Tak. No i co? Pięknie się spakowałaś. Rzeczywiście te paucze są fajne. Muszę pomyśleć, bo tak, zainspirowałaś mnie. Ten zestaw takich pauczy, bo są. Ja mam w domu, wiecie co, jeszcze taki, ta wersja taka przezroczysta na górze. Są jeszcze dwa takie większe, dwie większe saszetki i całość kosztuje chyba 30 zł. Bo tam można też ubrania pakować sobie. Tak, i wiecie co, mnie zainspirowała do tego koleżanka, która podróżuje z mężem i z dzieckiem. I zawsze biorą jedną dużą walizkę na trójkę i mają trzy rodzaje pauczy. Każdy ma swój kolor i te rzeczy po prostu, wiecie, w walizce są posegregowane, sukienki mamy, sukienki córki, koszulki taty. Każdy wie po prostu, z którego paucza ma korzystać, super. Więc bardzo fajna opcja, a naprawdę dużo, dużo wygodniej. To co, życzcie nam udanego weekendu, żebyśmy się dobrze bawiły, żebyśmy nie miały kaca. Ja się chcę opalić trochę. Żebyśmy się troszkę opaliły. Ja nie muszę się mocno opalić, bo potem mam bardzo długie wakacje. A ja chcę się opalić. Masz krótsze. Dobra. No, no to tyle. Dajcie znać, czy pakujecie tak samo porządnie jak Karolina, tak samo nieporządnie jak ja. Według mnie tak samo się spakowało. Według mnie nie. I dajcie znać, czy jesteście teamem im mniejszy bagaż, tym lepiej, czy zawsze zabieracie ze sobą wielkie walizki. Bo ja powiem Wam osobiście, nie znoszę czekania w kolejce przy tej karuzeli, kiedy wyjedzie ta walizka. Bo ja mam wrażenie, że moja zawsze jest ostatnia i marnuję po prostu cenne godziny urlopu na czekanie na walizki. Więc wolę mieć podręczną, wybiegam z samolotu i już mam urlop. Także... A ja bardzo lubię mieć taką kompaktową, że nie muszę dźwigać. W sensie, tak jak to jest na kółeczkach i jeszcze super są te walizki, bo one mają cztery kółeczka, więc kręcą bardzo się wygodne, kręcą się bardzo wygodnie, jeżdżą delikatne, takie leciutkie. Super. Walizki możemy Wam polecić, bo są piękne. Wy chyba wybrałyśmy najładniejsze kolory. Były jeszcze chyba czarne. Zresztą podlinkuję Wam te walizki. Widziałam żółte, nie wiem, czy to był ten sam model, ale też były przepiękne. Słuchajcie, w ogóle te walizki są w jakiejś totalnie kosmicznej cenie. Bardzo tanie, nie pamiętam, 600-700 zł podlinkuję. Cały zestaw za takie naprawdę super jakościowe walizki, więc podlinkujemy Wam. Ja namawiam, bo są piękne pola, podwędziłam i już tę średnią, zebrała ją niebieską, na obóz, niebieską, tak oczywiście turkusową. Ja mówię, ty masz swoją szarą. No mamuś, ja chcę zabrać piękną nową, więc szarą dostał Alan. A pola wzięła niebieską. Tak, tak. No dobrze, kochani, to my się z Wami żegnamy, życzcie nam udanego weekendu i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa! Pa. Thank you.